dalej, kochanie. Ale ja nie chcę. Każdy musi myć zęby. Ja nie jestem każdy. Hej, tam ktoś jest? Musimy to posprzątać. Wow, to rozpunka? Gdzie ja jestem? Muszę się stąd wydostać. Co robisz pod naszym prysznicem? O, wow, jesteś syreną! Juhu! Przestań! Nie dotykaj mnie! Co jeśli mnie zarazisz? O czym ty mówisz? Chciałam cię tylko przytulić! Aha, jasne. O, tu jest wyjście. Pa, pa! Hej! Gdzie ona poszła? Może jak się pospieszę, to ją złapię. Jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Wow! Ale tu pięknie! Cześć! O, cześć! Co? Kto to tu przyniósł? Dowiem się. Ha! Lamuska! Ała! Nie znęcaj się nad dziećmi. O, wszystko okej? Tak, mam tylko coś z policzkiem. Niech pomyślę. Co? Adoptowana? Jesteś teraz moją córką? Nie musiałaś, ale dzięki. To już nie jest salon, tylko jakiś bajzel. Okej, co teraz zrobimy? Masz coś na twarzy. Nie możemy tego zmyć? Chyba mamy kłopoty. Chodź ze mną. Wiesz, mam pomysł. Niespodzianka! Wow! To wszystko dla mnie? Ale super! O, jestem pewna, że możemy tego użyć. Syrenka do czyszczenia twarzy. Co o tym myślisz? Musisz ją zobaczyć w akcji. Czyni cuda z problematyczną skórą. Wow, moja skóra oddycha! Fajnie, ale syrenka się dusi. Odłóżmy ją. O, może lepiej to wyrzucić. Co o tym myślisz? Wow, jestem ładna. Jasne, jaka matka, taka córka. Masz takie suche włosy. O, spójrz, Arielka! Gdzie? Uff, dobre wyczucie czasu. Hej, zobaczmy, co mamy w beauty boxie. Myślę, że możemy nałożyć ci wałki. Co? Zobaczysz. Zapomnij o warkoczykach. Dzięki temu urządzeniu dowiesz się, co potrafią twoje włosy. Zaczepmy jedno pasmo. Mam cię. Zawiń je tutaj. Zróbmy to samo z drugim pasmem. Gotowe! Jestem taka szczęśliwa. Teraz musimy tylko trochę poczekać. Myślę, że to potrwa trochę dłużej. O! Chyba już czas. To było moje marzenie. Jestem jak aktorka z Hollywood. Wow, masz talent. Ja i mama znamy się od 2 godzin, ale zobaczcie, jak się zmieniłam. Podoba wam się? Bardzo ładnie. Mamusiu, pomalujesz mi tak samo oczy? Jasne, kochanie. Wybierzmy coś stylowego. Może to? Chcę rybie oko. Widzę, że masz gust. W beauty boxie powinien być zestaw cieni do powiek. O! Znalazłam! Haha, jesteś taka pomysłowa. Daj mi to. Cieszę się, że się poznałyście. Musiała stąd wypaść. Zobaczmy. Aha. Tata zdecydował się na spacer. Chciał tylko poznać swoją wnuczkę. Dobra, przyłóżmy szablon do powieki i zacznijmy od cieni. Najważniejsze to przymocować szablon, inaczej ryba odpłynie. Wow, jak pięknie! O, wow, jestem profesjonalistką. O, myślę, że jestem wystarczająco silna, żeby dokończyć jej metamorfozę. Odłóż to, stój spokojnie i daj mi na siebie spojrzeć. Nie, 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 twój styl mi się nie podoba. I ta spódnica? Co by tu z tobą zrobić? O, mam pomysł. To poważna sprawa. Muszę uratować dziewczynę. Myślę, że to wystarczy. Mamo, patrz! Jestem ośmiornicą! Haha, dzieci są takie zabawne. Zostaw wujka Paulo w spokoju, kochanie. Przymierz to! Nie podoba mi się! Szczerze mówiąc, mi też nie. O, wiem. Trochę to zmienimy. Zrobimy bluzkę. Z morskim motywem. Sieć rybacka? Jest idealna! Wiedziałam, ale to nie wszystko. Zobacz, co mam. Będziesz świetnie wyglądać. Połóżmy kilka pereł na siatce. Trochę wodorostów. Proszę bardzo. Tak jest o wiele lepiej. Jestem taka szczęśliwa. Jak myślisz, co będziemy robić dalej? Jeśli dziecko chce być syrenką, musi mieć ogon. Dokładnie. Kochanie, chcesz taki sam ogon? Jasne, że tak. Zaraz go zrobię. Co masz?
masz na myśli? Okej, musimy dać dzieciom swobodę ekspresji. Zrobiłam to! Jestem teraz taka jak ty! Aha, wygląda na to, że sama się złapałaś. Ale nie widać mi nóg! Nie o to chodzi, kochanie. Zróbmy prawdziwy ogon. Kiedy wszystko będzie gotowe, musisz włożyć tam nogi. Zaczynamy. Wlewamy tutaj trochę różowej wody morskiej. Dodajemy klejnoty i muszelki. Oj, trochę magicznego proszku. Jak pięknie! Mogę? Oczywiście! Wow, czuję się niesamowicie! Spoko, udało nam się! Idealnie! Chodźmy! Nie mogę się doczekać, aż zobaczę to w całej okazałości. Pokaż mi swój ogon. Dzięki, mamusiu! To nie wszystko. Z takim ogonem potrzebujesz łusek. Jeśli dobrze zrozumiałam, to to jest na głowę. Mądra dziewczynka. Zrobię to, nie bój się. Siatka to świetny szablon. Jeśli chcesz zrobić łuski. Wow, to takie proste i takie piękne. Syreny znają się na modzie. Podoba ci się mój nowy look? Myślę, że jest niesamowity. Po co ci mikrofon? Pozwól, że ci pokażę. Wow, jak ładnie brzmi. Też chcesz spróbować? Ja też kocham hard rocka. Dalej! Baby shark doo-doo-doo-doo-doo. Rekin? Gdzie? Co za koszmar! La la la! Mam dość, nie będę dłużej tego znosić. I dance, dance, dance with my hands. Co ty na to, mamo? Po prostu cudownie. Masz wielki talent. Daj mi chwilę. O wiele lepiej. Posłuchamy razem Baby Sharka? Nie, dzięki. Lepiej posłuchajmy piosenki Elsy. Najpierw Baby Shark. Nie, przestań, kochanie. Napiszcie w komentarzach, która piosenka jest lepsza. Mam tę moc Elsy czy Baby Shark? Zobaczmy. To musi być tutaj. Gdzie to jest? W końcu mój zaplatacz. Na pewno ci się spodoba. To jest o wiele szybsze niż robienie tego ręcznie. Co ty na to? Chcesz drugi? Wow, to niesamowite. Tak szybko i tak pięknie. Ale wciąż czegoś brakuje. Wiem. Ciekawe, czy umyła zęby. Myślę, że już skończyłam. Hej, możesz dać mi kilka spinek do włosów? Co to było? Kto tam jest? Oto brakujący element. To dla ciebie. W pudełku jest ich więcej. Nikt inny nie będzie miał takich spinek. Beauty Box potrzebuje trochę czasu. Trum, trik. Jesteś gotowa? Patrz. Wow. Na co czekamy? Przymierzmy to. Świetnie. I jeszcze kilka? Jestem najpiękniejszą syrenką. Jestem z ciebie taka dumna. Hej, co to jest? Uważaj. O nie. Chyba mnie złapali. Wezwij pomoc. Pomoc jest tutaj. Trzymaj się. Uratuję cię. Kochanie, uważaj. Nikt nie zabierze mi mamy. Muszę to gdzieś przywiązać. Spróbuj mnie przenieść. Teraz możemy się zrelaksować. Co? Jak to możliwe? Przestań! Policja, co się stało? Zabrali mi mamę. Dobra, nie ruszać się. Zwłaszcza ty, krzesło. Dziękuję, oficerze Kevinie. Cieszę się, że mogłem pomóc. Jesteś naszym wybawcą. Mamo, wszystko w porządku? Bywało gorzej. Chyba czas się go pozbyć. I wiesz, co myślę? Wygląda na to, że to najlepszy czas na wyniesienie śmieci. Bon appétit, rybacy! O, a to jest prezent dla nich ode mnie. Hej, twoje zamówienie jest gotowe. Możesz je odebrać. Przybij piątkę. Okej, płyń, kochanie. Ała! Kto tu tak nabałaganił? A, myślę, że wiem, kto to może być. Mam pomysł. Dziewczynka naprawdę potrzebuje organizera. Pomalujmy puszkę. Teraz nałóżmy glinę na formę do kredek. Świetnie, robimy pączki z białej gliny. To będą przyssawki ośmiornicy. Teraz połączmy je z głównym kubkiem. Trum, trik. Prawie gotowe. A teraz kredki. Oklej jedną krawędź ciastoliną. I zrób koniec naszej macki ośmiornicy. Teraz wszystkie kredki będą miały swoje miejsce. Wow, wyszło lepiej niż myślałam. Wow, co ty tu masz? Zrobiłam to dla ciebie. Ja też mogę to w coś przerobić. Użyjmy pistoletu do klejenia, żeby wypełnić popyt.
powinny wyjść nam małe i zgrabne perełki. Zróbmy ich dużo. Kiedy klej stwardnieje, będzie gotowe. Umieścimy je na jednej nitce z perełkami. Myślę, że zrobiłam świetną bransoletkę. Spójrz, kochanie, co ty na to? Wow, właśnie ją zrobiłaś? Jasne. Dzięki, mamusiu. O, chyba dzisiaj nie jadłyśmy. Mogę lody? Dlaczego nie? Poczekaj chwilę. Zadzwonię po dostawę Trum Trick. Halo, chciałabym zamówić lody dla dwóch osób. Okej, podwodne królestwo. Nawigacja mnie tu przywiozła. Krok w lewo? To znaczy do toalety? Nie każdego stać na wynajem w Trumville. Ale to nic. Mam nadzieję, że nie będę musiała schodzić. No dalej. To trudniejsze niż myślałam. Pójdziesz tam, czy ci się to podoba, czy nie. Dalej. Co mam zrobić? O, mam pomysł. Myślę, że to będzie o wiele łatwiejsze. Zamówiły lody dla dwojga. Myślę, że może być. I komplementy od szefa kuchni. Mam nadzieję, że im zasmakuje. Jestem dziś w dobrym nastroju. Oto kilka dodatków do spróbowania. Gotowe! Bon voyage i bon appétit! Wow, w samą porę! I ten zapach! Chcesz trochę? Nie mam ochoty! Dziwne, to był twój pomysł! Może te? Nie, może te są lepsze? Wybierasz kolczyki? Mogę też? Nawet nie wiem, co by ci najbardziej pasowało. A co z tymi? O czym ty mówisz? Nie bądź taka skromna! Znajdziemy coś ładniejszego. Myślę, że znalazłam coś ciekawego. Tak, może być. Zrobimy z tego kolczyki! Dokładnie. Teraz pokażę ci, jak je zrobić. Pokryjemy skorupę od wewnątrz lakierem do paznokci. Teraz wepchniemy łańcuszek do otworu. Po drugiej stronie będzie perła. Spójrz, masz szczęśliwą muszlę! Chcesz ją przymierzyć? Wow, wspaniale wyglądasz, skarbie! Piąteczka! Jesteś najfajniejsza na świecie! W ciągu jednego dnia zmieniłyśmy cały mój look! Teraz nikt nie nazwie mnie kujonem. Myślę, że wszyscy w szkole będą zszokowani moim strojem. Co jest? Mam dla ciebie kolejny prezent. Prawdziwa syrenia tiara. Wow, jaka piękna! Zupełnie jak ty. Będę bardzo tęsknić. A ja za tobą, kochanie. Nie zapomnij o mnie. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Pa! Wow, teraz na pewno zostanę królową szkoły. Kochanie, co się dzieje? Wyglądasz niesamowicie. Jak to zrobiłaś? Nigdy w życiu nie widziałam takiej piękności. No tak, ale to nie jest twoje odbicie. Co? Może ja też chcę być piękna. Dlaczego? O! Dobra. Czy to kolejka na imprezę? Chodźcie tu, nie bójcie się. Czym jesteście, śmiertelnicy? Czy to wampirella? Chodź. Hej ty, stój. O, mam bilet. Uczynisz mi ten zaszczyt? Nie będzie mi potrzebny. Autograf Vampirelli. Dziękuję, jesteś najlepsza. To śmieszne. Myślałam, że to przyzwoite miejsce. Straciliście klienta. Chodź, licznotko, co my tu mamy? Jestem Mia, jestem tu nowa. A, wampiry. Dziewczyny, patrzcie. Chciała do nas dołączyć. To, że jesteś nietoperzem, nic nie znaczy. Chciałam tylko z wami potańczyć. Oho. Trzymaj, kochana. Otrzyj łzy. Dziękuję. Więc jak mam się tam dostać? Piąta grupa krwi. Spójrzcie. Nie tutaj. Au. Patrz, gdzie lecisz. O, jesteś taki słodki. Co tam piszczysz? Aha. To prawda? Tak, patrzę na nią. Dzięki, nietoperku. Teraz wiem, co robić. Mam nadzieję, że mnie nie zauważą. Myślę, że potrzebuję tego bardziej. Rozumiem. Wow! To prawdziwy plan. Jeszcze raz dziękuję. Muszę iść. Co? A co ze mną? Chcesz iść ze mną? Chodźmy stąd. Powodzenia, kochani! Segregujcie śmieci! Okej, jesteśmy w domu. Zacznijmy od mojej metamorfozy. Ale plan ma tak wiele kroków.
Zacznę od najłatwiejszego. Spróbujmy kłów. Jesteście gotowe, zęby? Tak być nie może. Zobaczmy, co mam. Pilnik? Tak! Te nowe kły na pewno pomogą mi z tą imprezą. Jak to się stało? Nie powinnam była codziennie myć zębów. Muszę iść do profesjonalisty. Witam, muszę się umówić. Wow, wampiry też obsługujesz? Mr. Beast? Dlaczego on tu jest? On jest wampirem? Nie słyszałaś tego ode mnie, ale tak. Żartujesz. Kochani, myślicie, że dentystka mówi prawdę? Piszcie w komentarzach. Proszę usiąść na krześle. Rozgość się, zaraz zaczynamy. Otwórz usta jak szeroko. Co to jest? To straszne. Usuniemy to. I to już. Nie masz nic przeciwko, prawda? Mr. Beast dał nam irygator wodny. Usuń to, proszę. Świetnie. Otwórz buzię. Widzisz? To nic wielkiego. Doskonale. Przejdźmy do wybielania. A teraz Mia? To na co czekałaś? Twoje wampirze kły! Naprawdę są moje? Doktorze, proszę! Chwileczkę. Gratulacje. Ciesz się swoimi kłami. Teraz musisz zapłacić. Przestań! O, nie chciałam. Przepraszam. O, daj spokój. Co myślicie o moich zębach? Znowu ten trądzik. Co mówisz, nietoperku? Przyniosłeś mi zestaw do makijażu? Daj mi to. Nie, to za mało na twoją twarz. Nie? Czy to żart? Dobra, myślisz, że ci tego nie wezmę? A ja myślałam, że jesteś moim przyjacielem. Nie poddam się. Chodź, co powiesz teraz? Daj mi to. Wow! Au! Prosto w twarz. Uff, było blisko. Teraz mogę zająć się makijażem. Tak! Zobaczmy, co tu mamy. Odkurzacz do wągrów? Powinnam spróbować. O, przystał się do mojej skóry jak wampir. Ale teraz jestem wiecznie młoda. Dzięki. Mój trądzik to tylko połowa sukcesu. Teraz moja skóra ma być blada i gładka. Z tym urządzeniem to będzie łatwe. Jestem gotowa to zetrzeć. Wow, jak pięknie! I rzęsy! Po prostu perfekcyjnie. Przetestujmy teraz te masażery. O-o! Czuję się jak w raju. Kochani, co o tym myślicie? Czy pozwolą mi przyjść na ich imprezę z takim makijażem? Po kłach i bladej skórze mogę pomyśleć o ukąszeniu. Ale ci! Wiem, jak to zorganizować. Jesteście wampirami, prawda? Co? Możecie mnie ugryźć? Tylko raz. Fuj! Wolałbym ugryźć sam siebie, byle cię tylko nie widzieć. Hej, słyszałam, że potrzebujesz wampira, który cię ugryzie. Co? Mogę ci pomóc. Spójrz, wilkołaki, wampiry, dzikie koty. Wow, jest cała kolekcja. Mogę jedno ugryzienie wampira? Wszystko ma swoją cenę. Zgadzasz się z tym? Jestem gotowa się poświęcić. Chciałabym, żebyś użyła tych. Każdy kaprys za twoje pieniądze. Podejdź bliżej. Czy możesz... O, ostrożnie. Dobra, na razie. Dzięki, polecę cię znajomym. Czy ona na mnie napluła? Zmieniłam zdanie. Muszę wybrać odpowiedni strój. Co my tu mamy? Myślałam, że ktoś się ukradł. Wow! O, a co to jest? Wygląda jak automat. Teraz mi się poszczęściło. O, wow! To fortuna! Zagramy ponownie? Spróbujmy. Co mamy tym razem? Wow! Nigdy bym tego sama nie wystylizowała. Wspaniale! Czego brakuje? Spójrzmy na plan. Mam wszystko oprócz peleryny. Ale skąd mogę to wziąć? Czym jest wampir bez peleryny? O! Może się uda. Dobra, obrusie. To twoje 5 minut. Raz, dwa, trzy. Trum, trik. O, dobrze. Dobrze, że wciąż odbijam się w lustrze. Ta fryzura nie pasuje do mojego nowego looku. Mam pomysł. Potrzebuję tego wszystkiego. Włosy to mój największy projekt w życiu. Najpierw wyszczotkujmy je i zakręćmy.
Świetnie. Teraz dodajmy warkocze. Tak się cieszę, że mam takie poręczne urządzenie. To takie proste. I wreszcie możemy zacząć kręcenie. Jestem pewna, że wszyscy to pokochają. La, la, la. Wow, jak sprężynki. Hej, czemu podglądacie? Nie jestem jeszcze gotowa. Teraz możecie patrzeć. Wyglądam jak wampir? Hej, a to ty, szkieletorze. Cześć, stoisz tutaj zupełnie sam. Nie sądziłam, że jesteś taki wrażliwy. Uczyńmy cię bardziej brutalnym. Chwileczkę, prawie skończyłam. Proszę bardzo. Przepraszam, ale zamiast ciebie to ja stałam się brutalna. Czy potraficie znaleźć 5 różnic? Myślę, że będzie łatwo. Nie sądziłam, że będę miała taki duży wybór. To wygląda przepięknie. Skąd mam wziąć tyle krwi? Mam 3-4 litry, ale to zdecydowanie za mało. Może nie potrzebuję krwawej ofiary? Oczywiście. Kto potrzebuje katalogów, kiedy ma się wyobraźnię i ręce? Trum, trik. Co? Dlaczego to nie zadziałało? A, rozumiem, to wampirzy naszyjnik. Dobra, myślę, że i tak potrzebuję trochę krwi. Kilka kropli i naszyjnik gotowy. Będzie wyglądać idealnie. Wow, lepiej niż w jakimkolwiek magazynie o modzie. 144 owce. Zesztywniała mi szyja. Dobrze, że mam ten żel. Użyjmy go. Lepiej sprawdzę datę ważności. Albo jeszcze lepiej, przetestuję poduszkę maskującą. Tryb relaksacyjny. O, jak dobrze! 146 owiec. Czy wampiry mają szare oczy? Nie sądzę. Super, że mam soczewki na specjalną okazję. Chyba nadszedł ten dzień. Jestem pewna, że te oczy przyciągną uwagę. Super! Myślę, że to mi pasuje. I kolejne! Podoba mi się. O, dlaczego się boję sama siebie? O nie, nie mogę wyjść z tymi spierzchniętymi ustami. Dobra, zaraz to naprawimy. Nie chcę narobić sobie wstydu. To nie działa. O, szminka! Jaki żywy kolor. Spróbujmy. To kolor krwi i idealnie pasuje do moich oczu. Dużo lepiej. Muszę się przyzwyczaić do moich nowych ust. Ryan, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Przygotuj się na pocałunek. Mua. Hej, gdzie jesteś? Och, moje biedne czoło. Mia, wszystko w porządku? Tak, nie toperku, nic mi nie jest. Oh. Hej, kochani, podoba wam się moja metamorfoza? Myślicie, że wampiry mnie teraz wpuszczą? Chcesz bitwy? Wygram. Breakdance! Nie! Och, mam nadzieję, że nic nie złamałam. Co jest z moim plecakiem? Też będzie wampirem? Wow, to jest fajne! To nie tylko plecak, to też wampirze łóżko. Wygląda na to, że też muszę gryźć ręce. Zaraz mam lepszy pomysł. Trum, trik! A masz! Nie! Zestaw szefa kuchni? Zmielę cię na miazgę. Myślę, że to za dużo. Nie! To jest to, czego potrzebuję. Wow! Czas sprawdzić moją listę. Zrobiłam to i to też. Chyba jestem gotowa. Nie jestem już nieśmiałą dziewczyną. Teraz jestem wampirem. Hej, nietoperku. Bardzo dziękuję. Mua. Co? Jesteś wampirem? Ha, jeszcze księciem. Pokażmy im, kim są prawdziwe wampiry. Kto następny? To najlepszy dzień w moim życiu. I wamp jest tu ze mną. Hej, krwiopijcy, złaźcie z drogi. Wpuść mnie do środka. Jesteś tą dziewczyną. Myślałaś, że cię nie poznam? Nie możesz mnie zasyczeć. Zejdź mi z drogi. Wchodzimy. Nie ma dla mnie barier. Rozumiesz? Ale to moja impreza. Co? Proszę, przestańcie. Hej, kujonica. Dlaczego to robicie? Nie mogę na to patrzeć. Odejdźcie od niej. Słyszałyście? Proszę, nie jedz mnie. Nie martw się. Ty też możesz zostać wampirem. Masz, weź to. Dziękuję pani. Pa. Wygląda jak lista kontrolna wampirów.
Jeśli zdobędę to wszystko, będę mogła zostać wampirem. O, peleryna! Przyda mi się! Ale którą stroną? Seniorita, to jest moje. Nie budź we mnie bestii. Wygląda na to, że byk jest już wściekły. Toro! Buu! Nie byłem na to przygotowany. Poskramiaczka peleryn i toreadorów. Hej, nie skończyłam! Wampiry są dziećmi nocy. Często gromadzą się na cmentarzach. Wielkie żniwa! Są, teraz mnie ugryziecie. Pozdro dla centrów krwiodawstwa. O nie, wampiry! Proszę, nie gryźcie mnie! Moja szyja jest taka delikatna. I moja krew jest taka słodka. Widziałeś to? Lepiej trzymajmy się z daleka. Będę wam wiernie służyć. Tylko mnie ugryźcie. Nie znalazłem moich kłów na śmietniku. Więc nie wyglądam wystarczająco apetycznie? Co powiecie na to? Dobra, czas to kończyć. Chodźmy, Franz. Nie! Och, ale żenada. Nic się nie stało. Udało mi się? Może powinnam spać do góry nogami? Oj, głowa mnie boli. I to ugryzienie jest takie głębokie. Jestem pewna, że świeże powietrze poprawi mi humor. A, to pali! Wyłączcie światła! Muszę trzymać się od tego z daleka. A! Wow, zamieniam się w wampira. Czy wampiry śpią w różowych łóżkach? Muszę coś z tym zrobić. I chyba wiem co. Muszę zrobić trumnę. Świetnie. Zobaczmy, co mam. Ciekawe, czy się zmieści. Cóż, czas na sen. Na cmentarzu jest zimno. Myślę, że ciepły koc nikomu nie zaszkodzi. Tylko kilka słów i rozwiążę wampirzą krzyżówkę. Jak się nazywa? Zapomniałam! Kto jest najsłynniejszym wampirem? Drakuna? Drakupa? Kochani, może wy mi pomożecie? Jeśli wiecie, jak się nazywa, napiszcie swoje odpowiedzi w komentarzach, dobra? Czym mogę pomóc? Niedawno stałam się wampirzycą i potrzebuję kłów, wie pani. Oczywiście, siadaj. O, dzięki. Okej, powiedz a. Nie martw się, zrobię ci najstraszniejsze kły. Jesteś pewna? Absolutnie, patrz. Nie zrozumiałaś mnie. Zamieniam się w nietoperza, a nie w bobra. Zabierz to. Ani słowa więcej. O, dobrze. Nieco więcej i gotowe. Co o tym myślisz? Jest jeszcze gorzej. Potrzebuję ostrych kłów. Dobra, dobra, tylko nie płacz. Będziesz miała swoje kły. Tego chciałaś? Wow, jest nawet lepiej. Dziękuję. Teraz musimy przetestować je w akcji. A co z nieśmiertelnością? Fajna wampirzyca taka jak ja musi fajnie wyglądać. Ale jest tak, jakby jednorożec mieszkał w mojej szafie. Wszystko jest takie kolorowe. Trum, trik. A? Wyglądam teraz jak pomocniczka świętego Mikołaja. Może kimono? Kaja! Zabierzcie ode mnie ten kołek. Tak jest lepiej. Ale mogę też spróbować stylizacji rockowej dziewczyny. Wow! To dokładnie to, czego szukałam. Pora na makijaż. Musiałam zostać wampirzycą, żeby odkurzyć te kosmetyki. Zdobądźmy cienie do powiek. A teraz szkarłatna szminka. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć efekt. Hej, gdzie jest moje odbicie? O, po co ja sobie robiłam makijaż? No tak. To, że ja tego nie widzę, nie oznacza, że inni nie mogą. No i co? Jest lepiej? A teraz? Aha, cienie? Świetny pomysł. Dobra, spójrz. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać nie tylko twój makijaż, ale też twoją duszę. Hej, ładnie wyglądam. Ta biżuteria będzie idealnie pasować do mojego uroku. Babciu Van Helsing, byłaś dla mnie taka dobra. Dziękuję. Skąd pochodzi ten zapach spalenizny? Ktoś piecze kurczaka? Edward Cullen! Palę się! Bo to ja jestem ogniem! Nie możemy po prostu marnować pianek, prawda? Chrupiące! Oczywiście to nie krew, ale też może być. Dobra, bez urazy, babciu. Jak patelnia.
Ręcznie robiona biżuteria jest zawsze modna. Perły to ponadczasowa klasyka. Będą świetnie wyglądać na mojej bladej skórze. Ale nie jestem tylko arystokratką. Jestem też wampirzycą. Wystylizuję kilka koralików jak strumienie krwi. Designerska biżuteria, która nie żądli. To jest marzenie. Aż zgłodniałam z tego wszystkiego. Zobaczmy, co zostało w kuchni. Nie widzę daty ważności. To znaczy, że mogę spróbować. Makaron i kukurydza. Teraz jestem też kreatorką żywności. Ale czym jest wampirzy obiad bez sekretnego składnika? Zróbmy to na oko. 2 litry powinny wystarczyć. Z tym sosem pomidorowym wszystko będzie pyszne. Czosnek doda smaku i podniesie moją odporność. I nie doprowadza mnie do płaczu. Au! Co to jest? Termity? Nie ważcie się do mnie zbliżać! Słyszycie? Dzisiaj jest dzień palenia? Dlaczego to tak boli? Oj, całe moje gotowanie zrujnowane. Ale i tak nie zrujnujecie mi obiadu. Roland nie mógł oderwać wzroku od jej urody. Ja też mogę spróbować? Tylko jednego. Poważnie? Może lepiej poczytaj książkę. Nie wiesz, z kim zadzierasz. Pokonam cię. Patrz i ucz się. Slam dunk! Od tyłu! Patrz, Jordanie. Tuż przed tobą. Spójrz, znowu przegrałeś. Właśnie tak. Hej, nowicjuszu, zejdź mi z drogi. Spoko. Co za wstyd. Mur książkowy mnie dopadł. Nie poddałeś się. Już po tobie. Na razie mam ciekawsze rzeczy do roboty. Podobał ci się nasz nowy filmik? To koniecznie daj nam lajka, subskrybuj i kliknij dzwonek. Do zobaczenia następnym razem!